Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Zbliża się już wielkimi krokami koniec roku, nie da się tego ukryć. A w związku z tym dzisiaj będzie taki krótki tag, który trochę podsumowuje rok i trochę mówi o planach na przyszły rok. A jest to The End of the Year Book Tag. Ja go już robiłam pod koniec 2018 roku, przed 2019 rokiem. W zeszłym roku go nie robiłam z wiadomych przyczyn, po prostu wtedy nie bardzo miałam możliwość nagrywać. Natomiast w tym roku wracamy już do tego tagu, tak więc będziemy go robić. Wiedziałam, że on też teraz już zaczął z powrotem krążyć po BookTubie. Wydaje mi się, że trochę są pytania zmienione. Ja się opieram na tych pytaniach, których używałam właśnie 2 lata temu. Także zaczynajmy. Tag jest krótki, jest to tylko 6 pytań, także mam nadzieję, że ten film nie zajmie nam dużo czasu i obejrzycie go do końca dzięki temu. Pierwsze pytanie to, czy jest jeszcze jakaś książka lub seria, którą jeszcze w tym roku chciałabyś dokończyć? I tak, mam zarówno serię, jak i książkę, którą chciałabym dokończyć. Jeżeli chodzi o serię, to ja w tym roku, w czasie tej pierwszej kwarantanny na wiosnę, zaczęłam z powrotem czytać Dary Anioła. Kiedyś czytałam 2 pierwsze tomy, natomiast teraz przeczytałam 3., 4. i 5. I bardzo się wciągnęłam w tę serię, ale został mi jeszcze 6. tom, ostatni już, Miasto Niebieskiego Ognia. I to jest właśnie książka, seria, którą chciałabym jeszcze w tym roku dokończyć, żeby po prostu skończyć wszystko, co mam do skończenia w tym roku i wejść w nowy rok z taką, wiecie, świeżą energią. No i właśnie w związku z tym drugą taką książką jest książka Czarownice, Niezwyciężona Siła Kobiet. Jest to taki esej na temat tego, jak polowania na czarownice wpłynęły na obecną sytuację kobiet, jak fakt, że pewne takie kobiece zachowania były zwalczane już w przeszłości i bardzo dawno temu, wpłynął na wytworzenie się różnych, na przykład mizoginicznych wyobrażeń, jak to wpływa na obecną sytuację kobiet, na to, jak kobiety teraz są postrzegane. No, także myślę, że jest to coś bardzo ciekawego, bardzo na czasie również. Jest to książka, o której Wam już kiedyś wspominałam, ja ją zaczęłam czytać, natomiast nie przeczytałam wiele, bo jest to książka, którą czyta się dosyć ciężko i czytam ją tak po prostu na wyrywki, raz na jakiś czas z doskoku, no ale chciałabym ją właśnie skończyć, żeby już nie przenosić jej na kolejny rok. Tak więc Dary Anioła, Miasto Niebieskiego Ognia oraz Czarownica, Niezwyciężona Siła Kobiet to są te 2 książki, które jeszcze w tym roku chciałabym dokończyć. Drugie pytanie to, czy jest jakaś taka książka, która przeniesie mnie z jesieni w zimę? I tak jak mówiłam właśnie w tym filmie 2 lata temu, tutaj gdzieś Wam go podlinkuję na górze, albo być może podlinkowałam go wcześniej już na początku, ja raczej nie mam takich książek, które przenoszą mnie z jesieni w zimę, bardziej z lata w jesień, to znaczy jeżeli chodzi o takie moje czytanie sezonowe, to ja jeżeli czytam sezonowo, to głównie jesienią właśnie, jakoś tak jesień najbardziej mi sprzyja takiemu dobieraniu książek pod porę roku, natomiast na zimę niekoniecznie, ale chciałabym sobie w tym roku na święta odświeżyć opowieść wigilijną Dickensa, ponieważ była to kiedyś moja lektura i czytałam ją tylko wtedy wiele, wiele lat temu i po prostu nie pamiętam do końca tej książki i chciałabym również przeczytać Noelkę Małgorzaty Musierowicz, czyli jedną z części Jerzycjady. Ja nigdy nie byłam jakąś wielką fanką Jerzycjady, w ogóle nie znam do końca Jerzycjady, czytałam chyba jakieś 2 czy 3 tomy tej serii, też już dawno temu, ale Noelkę właśnie chciałabym przeczytać, bo to jest chyba taka zimowa książka właśnie świąteczna, także chciałabym się wprowadzić w taki świąteczny klimat właśnie jedną z tych 2 książek, a być może przeczytam je obydwie. Pytanie trzecie, czy czekasz jeszcze na jakąś premierę w tym roku? No i tutaj ponownie posłużę się tą samą odpowiedzią, której udzieliłam 2 lata temu. Grudzień to już jest taki miesiąc takiego spowolnienia, przystopowania, jeżeli chodzi o wydawanie nowych tytułów. Wiecie, taki gorący okres był w okolicy Targów Książki w Krakowie, które się w tym roku nie odbyło niestety. Natomiast był to październik, listopad, wrzesień, te 3 miesiące to był taki naprawdę urodzaj, jeżeli chodzi o nowości wydawnicze. Natomiast w grudniu wydaje mi się, że wydawcy już tak nie szaleją. Ja też do końca nie śledzę tych premier, także nawet nie wiem tak naprawdę co wychodzi, czy coś w ogóle wychodzi interesującego w grudniu. Tak więc nie czekam na żadną grudniową książkę, już poczekam na nowy rok i na premierę z 2021 roku, matko, już 2021 rok będzie niedługo. Pytanie czwarte, to są 3 książki, które chciałabym przeczytać jeszcze w tym roku. No i nie chcę Wam trochę wszystkiego zdradzać, bo jeszcze będę nagrywać TBR na grudzień, który ukaże się w najbliższym czasie, być może w środę, a być może w przyszłą sobotę. Tam będę mówić o tych książkach, które jeszcze w tym roku chciałabym przeczytać, które jeszcze w grudniu chciałabym przeczytać, tak więc tutaj nie chcę za bardzo zdradzać. Natomiast to na pewno są to 2 książki, o której już wspomniałam przy pierwszym pytaniu, czyli Miasto Niebieskiego Ognia oraz Czarownica, Niezwyciężona Siła Kobiet. Ale taką książką jest też na przykład Pełnia Miłości Sigrid Nunes i Traktat o łuskaniu fasoli Wiesława Myśliwskiego, o którym też Wam już sporo mówię i tak go przenoszę z TBR-u na TBR, ale chciałabym w końcu przeczytać też jeszcze w tym roku. Także mam nadzieję, że mi się to uda. Natomiast jeżeli chodzi o Sigrid Nunes, to jak wiecie, ja w zeszłym roku pokochałam przyjaciela tej autorki i w tym roku została wydana 2 jej powieść, a właściwie taka mini powieść, bo to są dosyć krótkie książki. Jeszcze nie miałam okazji jej czytać, a bardzo chciałabym to zrobić. Zaraz Wam powiem dlaczego przy okazji jednego z kolejnych pytań. Pytanie piąte to pytanie o to, czy jest jeszcze jakaś taka książka, którą chcę przeczytać jeszcze w tym roku i która myślę, że może stać się moją ulubioną.
No i właśnie tutaj wracamy do tego, o czym przed chwilką mówiłam, to znaczy jedną z takich książek jest właśnie Pełnia miłości Sigrid Nunes. Tak jak powiedziałam już, ja zakochałam się totalnie w Przyjacielu, w poprzedniej jej książce wydanej w Polsce i liczę na to, że Pełnia miłości również mnie zachwyci. Przyjaciel to była dla mnie najlepsza książka 2019 roku, więc kto wie, myślę, że Pełnia miłości może być książką, która jeszcze właśnie zamiesza w tej mojej topce najlepszych książek 2020 roku. Taką mam naprawdę nadzieję. I drugą taką książką jest również książka, o której Wam przed chwilką wspomniałam, czyli Traktat o łuskaniu fasoli. To jest taki mój właśnie 5-star prediction również i mam nadzieję, że to będzie też książka, którą pokocham, w której się zakocham i która trafi do tej topki, jeżeli uda mi się ją jeszcze w grudniu przeczytać. I ostatnie, szóste pytanie. Mówiłam, że to będzie bardzo szybki tag, bardzo szybkie takie podsumowanie i przebrnięcie przez to, co udało mi się przeczytać i jakie mam jeszcze plany. Pytanie ostatnie to pytanie, czy zaczęłam robić już swoje plany czytelnicze na 2021 rok. I tak, generalnie ja zawsze mam takie plany, to znaczy zawsze moim planem na kolejny rok jest wyczytywanie jak najwięcej książek, które mam już na półkach, które już kiedyś kupiłam albo dostałam, a jeszcze nie miałam szansy ich przeczytać, bo ja mam bardzo dużo takich książek niestety. Wiem, że są ludzie, którzy czytają książki ze swojej biblioteczki i później na przykład nie mają już nic nowego do przeczytania. No ja tego momentu nigdy w swoim życiu nie osiągnęłam, odkąd książki zbieram i kolekcjonuję, ale no zawsze to jest gdzieś tam planem, żeby jak najwięcej tych książek z półki wyczytać i muszę przyznać, że coraz lepiej mi to wychodzi, tak mam wrażenie, że coraz częściej sięgam właśnie po to, co już mam. Ale poza tym na pewno również stworzę na początku przyszłego roku, gdzieś w styczniu, taki TBR z 12 książkami na każdy miesiąc 2021 roku. Będzie to właśnie prawdopodobnie TBR składający się głównie z rzeczy, które już mam, głównie z książek, które już posiadam właśnie na swoich półkach. I planuję również zrobić taki filmik na temat książek, które przewiduję, że będą moimi ulubionymi w 2021 roku, czyli właśnie taki 5-star prediction film, który widziałam już kilkukrotnie na zagranicznym BookTubie i bardzo spodobała mi się ta forma, natomiast stwierdziłam, że po prostu poczekam z nią do przyszłego roku, a nie będę gdzieś tam pod koniec tego roku czy gdzieś w trakcie go wrzucać. Także możecie się takich filmów, kilku takich filmów z moimi planami czytelniczymi na przyszły rok na pewno spodziewać. Myślę, że albo pod koniec grudnia części, albo na pewno w styczniu one się na kanale będą pojawiać. To już były wszystkie pytania w tym tagu. Tak jak wspomniałam, jest to bardzo krótki tag, więc mam nadzieję, że dotrwaliście do końca tego filmu, że udało Wam się go obejrzeć do końca. Jeżeli tak, to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie jakiś komentarz. Bardzo Wam dziękuję za to, że tutaj ze mną jesteście. Dajcie znać, jakie Wy macie, jak Wy odpowiedzielibyście na te pytania. Dajcie znać w komentarzach, jakie książki jeszcze planujecie przeczytać w grudniu, czy macie też takie książki, które myślicie, że jeszcze staną się Waszymi ulubieńcami w tym roku oraz jakie macie plany z grubsza na przyszły rok. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu i widzimy się już niebawem. Tak jak mówię, będzie to prawdopodobnie TBR na grudzień, także do zobaczenia niedługo. Trzymajcie się, cześć!